Szanowni Państwo, moje wystąpienie będzie, można powiedzieć, dosyć ogólne. Chciałem się skupić na, czy w jakiś sposób podsumować tą bardzo interesującą i bardzo mocno zaangażowaną w sprawy polskie osobę w bardzo długim też okresie czasu. Aleksandra Piłsudska w 1963 roku, umierając w marcu w Londynie, miała ponad 80 lat i były to lata, tak naprawdę kończył się ten okres jej kilkudziesięcioletniej służby w różnym charakterze dla sprawy polskiej. Proszę Państwa, czy jak mogę to sobie sam przyłączyć? Proszę Państwa, tak naprawdę to będą cztery slajdy. Pewien chaos, który na tych slajdach Państwo zaobserwujecie, jest przemyślany i tak naprawdę taki mam na to swoje wystąpienie slajd. Oczywiście mógłbym zrobić z tego, z każdego slajdu slajd oddzielny, ale nie wiem, czy tak by było lepiej. Proszę Państwa, skupię się na czterech zasadniczych okresach. Takie można wyodrębnić, jeżeli chodzi o życie i aktywność Aleksandry ze Szczerbińskich-Piłsudskiej, kobiety, która urodziła się w Suwałkach, więc powiedzmy sobie, że jest to prowincja Królestwa Polskiego. W bardzo młodym wieku tak, znalazła się pod opieką babki i ciotki, bo obydwoje rodzice zmarli. Tam w Suwałkach zdobyła wykształcenie, ukończyła gimnazjum. Mamy taką pocztówkę z tego okresu, które pokazuje Suwałki jako no jednak miasto prowincjonalne. I tutaj, proszę Państwa, jest ten na zdjęciu budynek Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, czyli miejsce, w którym odbywały się zajęcia Uniwersytetu Latającego, w którym Aleksandra Szczerbińska kontynuowała swoją naukę i rozpoczynała swoje życie w wielkim świecie w Warszawie. To jest krótko po tym, jak znalazła się w Warszawie, jak opuściła Suwałki. Są takie opowieści o tym, że jednak wbrew pewnej koncepcji wychowania jej przez ciotkę oddała się bez reszty, można powiedzieć, działalności politycznej. Wkrótce wstąpiła do PPS-u i proszę Państwa, ta jej działalność miała, można powiedzieć, że charakter bardzo, no, bardzo emocjonujący. Zaangażowała się w taką działalność, można powiedzieć, o charakterze bojowym. Pod opieką jej znajdowały się magazyny uzbrojenia. Bardzo często nazywana jest w różnego rodzaju źródłach dromaderką. Dostarczała na miejsca akcji bojowych broń, przenosiła materiały wybuchowe. To, proszę Państwa, tak naprawdę, no, powiedzmy sobie, że to narażanie życia stało się jej dniem powszechnym. Była również, proszę Państwa, znalazła się w tej organizacji bojowej PPS-u i to ona również dostarczyła broń 13 listopada 1904 roku przed pierwszą manifestacją, która w czasie której przeciwko rosyjskim żandarmom czy przeciwko policji w Królestwie Polskim użyto broni od czasów powstania styczniowego. Więc to taki jest ważny moment. Proszę Państwa, źródła tak naprawdę dosyć ogólnie mówią o jej zaangażowaniu, aczkolwiek w różnego rodzaju wspomnieniach możemy przeczytać o tym, jak trudne jest to przenoszenie ładunków wybuchowych, jak wiele się z tym wiąże niebezpieczeństwa, jak to jest groźne dla zdrowia i dla życia. Więc bez wchodzenia głębiej w szczegóły powiem tylko tyle, że bardzo często
wykorzystywała oczywiście strój kobiety do tego, żeby transportować dynamit, żeby transportować broń, żeby transportować amunicję. Znane są opowieści o tym, że czasami te sytuacje była w sytuacjach granicznych, to znaczy z różnego rodzaju powodów gdzieś tam wypadła kula albo jakiś, nie wiem, nie jestem chemikiem, więc powtarzam tylko te informacje, o których czytam, o parującym dynamicie i tym podobnych rzeczach, od którego dostaje się mdłości, od którego można zemdleć. Więc to jest taki ten pierwszy okres aktywności bardzo młodej jeszcze, bo dwudziestokilkuletniej kobiety. Proszę Państwa, organizacja bojowa PPS tak naprawdę prowadząc swoje działania o charakterze zbrojnym, prowadziła je w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to były działania ekspropriacyjne, czyli najogólniej mówiąc działania pozyskiwania różnego rodzaju środków na dalsze funkcjonowanie organizacji, na jej dozbrajanie. Tu nie będę się jakoś tam w te wyjaśnienia zagłębiał. I ten drugi nurt to jest likwidacja przedstawicieli władz carskich i ich współpracowników. Więc takich operacji wykonano wiele. Według informacji, które znalazłem, takim najbardziej symbolicznym momentem tej akcji likwidacyjnej była krwawa środa 15 sierpnia 1906 roku, gdzie w kilkunastu miastach i miasteczkach na terenie Królestwa Polskiego wykonano takie wyroki na kilkudziesięciu osobach. I proszę Państwa, tutaj mamy oczywiście materiały w tym górnym rzędzie, w samym środku, materiały związane z rewolucją 1905, rewolucją 1905 roku. Macie Państwo zdjęcie pochodu z listopada tego roku. Jeszcze, proszę Państwa, jest jedna ciekawa bardzo z mojego punktu widzenia sprawa, czy informacja, która jest powtarzana tak naprawdę we wszystkich opowieściach o Aleksandrze Piłsudskiej. Dwie główne akcje bojowe, w których brała udział, to jest oczywiście napad na pociąg pod Bezdanami. Akcja, w której osobiście uczestniczył również Józef Piłsudski. I proszę Państwa, druga rzecz to jest napad na Bank Państwowy w Kijowie. To jest tak naprawdę akcja, która nigdy nie doszła do skutku, ale jeżeli ja bym analizował tego typu informacje, to traktowałbym informację, że uczestniczyła w napadzie na Bank Państwowy w Kijowie jako informację o wydarzeniu, które miało miejsce. To były oczywiście dosyć konkretne plany, ale jednak tylko plany. W tym okresie swojej działalności poznała Józefa Piłsudskiego, mężczyznę około 40-letniego, żonatego. Tajniki ich związków, proszę Państwa, ze względu na charakter mojego wystąpienia też nie będę tutaj, nie będę głębiej wchodził. Proszę Państwa, Aleksandra Szczerbińska tak naprawdę towarzyszy Piłsudskiemu w kolejnych wszystkich jego inicjatywach związanych ze zbrojną walką o niepodległość Polski, ten ruch strzelecki, polska organizacja wojskowa, legiony, w ramach których jest czy stoi na czele takiego oddziału wywiadowczo-kurierskiego 1 Brygady Legionów Polskich. Proszę Państwa, aresztowana w roku 1907 w związku ze swoją działalnością w organizacji bojowej. Wypuszczono ją po jakimś czasie z więzienia ze względu na to, że nie znaleziono przeciwko niej dowodów. Była internowana w okresie
I wojny światowej. I proszę Państwa, w momencie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, tak naprawdę zmienia się rola, jaką Aleksandra od 1921 roku Piłsudska będzie dalej odgrywała. Proszę Państwa, ten pierwszy okres jest trudno zilustrować, bo niewiele jest jej zdjęć. Także bardzo króciutko powiem Państwu, że to zdjęcie kobiet konspiratorek to nie jest zdjęcie, na którym występuje Aleksandra Piłsudska. Tu mamy jej książeczkę Orderu Virtuti Militari. To jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa. I proszę Państwa, z mojej perspektywy w prawym górnym rogu z Państwa, w lewym górnym rogu jest taka ilustracja, która się ukazała w Kurierze Ilustrowanym w pierwszej dekadzie roku wieku XX, która przedstawia taką hipotetyczną akcję na pociąg. To jest moje odniesienie do tej słynnej akcji pod Bezdanami. Jeżeli Państwo znacie film fabularny Piłsudski z Borysem Szycem w roli Józefa Piłsudskiego, to wiecie Państwo zapewne, że temu wydarzeniu w tym filmie poświęcono wiele, wiele miejsca. I w serialu Dziób. Tak. Więc proszę Państwa, drugi okres to jest ten okres po odzyskaniu niepodległości, po 1921 roku. Aleksandra Piłsudska, tak jak powiedziałem, od 1921 roku jako marszałkowa. Czy kobieta, która żyje w cieniu swojego męża, która bardzo mocno angażuje się w szereg różnego rodzaju inicjatyw, ale jak Państwo widzicie, no, to jest aktywność już zupełnie o innym charakterze niż w okresie przed odzyskaniem niepodległości. Więc mamy tu Aleksandrę Piłsudską, która bierze udział w akcji sadzenia drzew, przyjmuje dzieci w Belwederze, bardzo mocno troszczy się o Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa, która uczestniczy w różnego rodzaju zawodach sportowych, wręczając tam nagrody, która w jakiś tam sposób wspiera różnego rodzaju organizacje zajmujące się bezdomnymi, zajmujące się sierotami. To jest ten okres kilkunastu lat, drugiej połowy lat 20. i do 30. tak naprawdę 9 roku. Proszę Państwa, Aleksandra Piłsudska w tym okresie sprawdza się również. Moja poprzedniczka mówiła o tych rolach, jeżeli chodzi o jej bohaterkę, która nie widziała się do końca w tych rolach domowych, więc Aleksandra Piłsudska w tej roli domowej sprawdza się również bardzo dobrze. Wychowuje dwie córki Józefa Piłsudskiego, Wandę i Jadwigę. Mamy, proszę Państwa, tak naprawdę wiele, między innymi dzięki Jadwidze Piłsudskiej, wiele opowieści o tym, jaka jest atmosfera tego domu, jaki jest Piłsudski w relacjach rodzinnych. Są również wspomnienia mówiące o tym chociażby, jaką sąsiadką była Aleksandra Piłsudska. Więc proszę Państwa, te zaangażowania, to jest oczywiście tutaj ważnym punktem granicznym jest też rok 1935, w którym Józef Piłsudski umiera. Więc to jest tak naprawdę ten punkt zwrotny, gdzie Aleksandra Piłsudska przechodzi do tej swojej roli kolejnej, czy tej roli trzeciej, czyli do roli strażniczki pamięci o marszałku. Rok 1935, proszę Państwa, myślę, że jest on ważny i w jakiś tam sposób symboliczny dla zmiany roli, bo w tym roku powstaje Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Więc oczywiście, proszę Państwa, mamy tutaj tą symboliczną, celowo użyłem tą fotografię Aleksandry Piłsudskiej, która w Krakowie siedzi tutaj na krześle przy trumnie Józefa
Piłsudskiego, jej fotografie z okresu emigracji i te różnego rodzaju dzieła, które o Józefie Piłsudskim do dzisiaj opowiadają. Proszę Państwa, w roku 1939 Aleksandra Piłsudska razem z córkami odbywa podróż poprzez Wilno, Rygę, Szwecję do Londynu i tam spędza okres Wojdy, nie tylko w Londynie, bo też na jakiś tam okres wyjeżdża do Edynburga, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju aktywności, które w tym okresie są pokazywane, to ciekawe chociażby jest to, że dosyć skromnie, aczkolwiek uczestniczy w takiej akcji gromadzenia środków. Ona tutaj w sposób symboliczny, przekazując środki zaoszczędzone z emerytury po marszałku, przekazuje na wsparcie dla działań, które są prowadzone w okupowanej Polsce. Oczywiście, proszę Państwa, ja nie wchodzę tutaj w ten temat reakcji Aleksandry Piłsudskiej na różnego rodzaju dzieła o samym Józefie Piłsudskim, ale tutaj sporo się dzieje i proszę Państwa, no można powiedzieć, że mamy do czynienia, myślę, że to dla Państwa nie jest żadna tajemnica, mamy do czynienia w okresie II wojny światowej już z próbą dyskusji, z próbą rozliczenia, z próbą bilansu tego dwudziestolecia niepodległości, oceny roli również Józefa Piłsudskiego, więc taka dyskusja się również toczy. Więc po zakończeniu wojny tak naprawdę ta największa energia, jeżeli chodzi o Aleksandrę Piłsudską, skupia się na Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, który w 1947 roku powstał. I proszę Państwa, co jest istotne, co jest jeszcze ciekawe i na czym polega jeszcze ten tak naprawdę ta bardzo ważna rola, którą odegrała. W 1939 roku ocaliła bardzo wiele pamiątek osobistych, łącznie z mundurem po Józefie Piłsudskim, które być może w zawierusze wojennej przepadłyby bezpowrotnie, a dzięki tak naprawdę niej te pamiątki wróciły w latach 90. Już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, o jakim roku mowa. W każdym bądź razie przeczytałem, że stanowią dzisiaj bardzo ważną część ekspozycji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Więc mamy, proszę Państwa, tutaj taką kolejną bardzo ważne działanie. Z rzeczy, o których, proszę Państwa, zapomniałem, chciałbym jeszcze tutaj wrócić do okresu II RP. Aleksandra Piłsudska była jedną z inicjatorek utworzenia Krzyża Niepodległości w 10. rocznicę odzyskania niepodległości. Idea tego odznaczenia brała się z tego, iż ona jako uczestniczka tej konspiracji przed I wojną światową, proszę Państwa, żyła w takim przekonaniu, że nie tylko żołnierze walczyli o niepodległość, nie tylko żołnierze wnieśli istotny wkład w odzyskanie tej niepodległości. Więc wielu osobom, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, ze środowiska cywilnego w jakiś tam sposób symbolicznie przyznano zasługi dla odzyskania niepodległości. Proszę Państwa, wiem, że mamy znaczne opóźnienie, więc do puenty. Staram się Państwu pokazać w takim telegraficznym skrócie ze względu na czas, jaki mi tutaj dano na moje wystąpienie, postać bardzo złożoną. Jest bardzo wiele wątków jeszcze, które tutaj należałoby poruszyć, żeby tą postać ukazać w miarę w pełni. Zapoznałem się w ostatnim czasie z wywiadem z profesor Martą Sikorską, która jest autorką
biografii Aleksandry Aleksandry Piłsudskiej, która powiedziała o swoim dziele, że jest to zaledwie zarys i ona teraz czeka na biografię tej postaci. Nie wiem, być może książka jest Państwu znana, więc Państwo będziecie mogli sobie lepiej wyobrazić tak naprawdę, no, jaki jest wkład tej osoby, jak wiele tak naprawdę wysiłku potrzeba, żeby tak bogaty życiorys w pełni oddać w pracy naukowej. Więc proszę Państwa, czy możemy mówić o jakiejś ewolucji? Ja myślę, że Aleksandra Piłsudska przede wszystkim przyjmowała te kolejne role, jakie wynikały z rozwoju sytuacji, rozwoju historycznego Polski. Więc w sytuacji, kiedy należało chwycić za broń, to ona za tą broń chwyciła, proszę Państwa, no, w takim dosyć radykalnym wymiarze. W sytuacji, kiedy należało stanąć w cieniu, niejako w drugim szeregu i pełnić rolę, nie wiem, osoby, która w różnych społecznych zadaniach ma się sprawdzić, to zrobiła. W momencie, kiedy trzeba było ocalić przed zniszczeniem pamiątki, tak naprawdę nie tylko życia i dzieła marszałka, ale też przecież jej życia, to ten trud podjęła i wreszcie ostatecznie, no, do końca przekonana o słuszności swoich wyborów, te wybory starała się tłumaczyć i o uznanie swoich racji starała się walczyć. Bardzo złożona, bardzo ciekawa z punktu widzenia historyka postać, więc jeżeli myślę, że Państwu na pewno znana, ale zawsze swoją wiedzę warto również poszerzać i zawsze warto inspirować też takie badania. Dziękuję bardzo. Pani Aleksandry Piłsudskiej i jej dzieci pomógł Wehrmacht. Ile w tym jest prawdy? To znaczy tak, ja od razu powiem, proszę Państwa, ja nie jestem badaczem biografii Aleksandry Piłsudskiej, więc ja na pewno nie przybliżę Pani do odkrycia tej. Powiem szczerze, że jakoś też nie zwróciłem uwagi na ten wątek, żeby on był w jakiś tam sposób taki wyeksponowany. Także tutaj, jeżeli Pani oczekuje takiego, że tak powiem, wyjaśnienia, to myślę, że no ja nie jestem osobą kompetentną, bo tego życiorysu w taki sposób, że tak powiem, kompletny nie badałem też. Także przykro mi, nie chciałbym też to budować jakichś błędnych narracji i powodować, że Państwo stąd wyjedziecie z jakimiś błędnymi przekonaniami. Także przykro mi. Tak? Warto otworzyć muzeum pani Szczerbińskiej-Piłsudskiej w Suwałkach. To znaczy, jeżeli chodzi o upamiętnienie, to tak samo, no, to my jesteśmy tutaj w Lublinie. Ja po jakimś takim, powiedzmy sobie, no, jakimś czasie zapoznawania się z historią tej osoby, uważam, że to jest, ale ja nie wiem, czy akurat postać Aleksandry Piłsudskiej jest chyba w Suwałkach tak dosyć mocno eksponowana jako osoba, która... Tak, która stamtąd pochodzi rodzinnie. Ja, proszę Państwa, szukając różnego rodzaju ciekawych inspiracji, muszę Państwu powiedzieć, że trafiłem na stronę internetową właśnie związaną z Suwałkami, gdzie tam kwestie na przykład genealogiczne Aleksandry Piłsudskiej są bardzo dobrze wyjaśnione, łącznie z tym, że tam są skany, fotografie
aktów stanu cywilnego dotyczących czy rodziców, czy przodków Aleksandry Piłsudskiej, więc to zainteresowanie jej osobą na pewno w Suwałkach jest. Ja myślę, że proszę Państwa, jeżeli chodzi o upamiętnienie jeszcze w takiej formule muzealnej, no to wiadomo, że wszystko zależy od środków finansowych, jak zawsze, ale wydaje mi się, że ta postać rzeczywiście w ostatnim czasie została przypomniana i ta świadomość lokalnie, na tyle na ile z Lublina mogę się o Suwałkach wypowiadać, że ta świadomość lokalnie o tym, że Aleksandra Piłsudska jest częścią tej historii tego regionu, wydaje mi się, że ona jest. Aczkolwiek co do już jakiegoś takiego upamiętnienia muzealnego, to na pewno warto. Marszałek też to ma.